Zmieniały się konfiguracje. Zmieniali się opiekunowie. Ale fakt powołania tego zespołu, wykreowania tego jest oczywisty. Stał za tym pan sołtys Jeroszyna, pan Edward Liske. I stało się te kultury. I te dwa elementy stanęły u podwalin powstania tego zespołu. Ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję panu Edwardowi Liske za tą kreatywność, dzięki której był w stanie wyłonić z Mieroszyna, z grupy Koła Gospodyń Wiejskich i innych zainteresowanych artystycznym działaniem mieszkańców, by ten zespół mógł wkroczyć na płaszczyznę artystyczną. I tu trzeba podkreślić, że tą jakość artystyczną zespołu stworzył pan Wiesiek Witkowski. Głęboki ukłon w jego kierunku. Bo stworzył zespół, który funkcjonuje do dzisiaj. Ten dynamizm, który on wprowadził, grając na klarnecie, jest czytelny po dzień dzisiejszy. Współcześnie prowadzi zespół pan Maciej Klejsa. Bursztynki. Zapraszam zespół. Jest to niesamowita i wspaniała historia ludzi, którzy lubią śpiewać. Praktycznie zaczynali od zera, bo nikt nie śpiewał w żadnym zespole. Ówczesny pan sołtys Edward Liske miał taką wizję i takie pragnienie, żeby taki zespół powstał i rzeczywiście udało się. Ta próba wyszła i trwa do dzisiaj. Już nastąpiły zmiany w zespole i to duże zmiany. Przychodzą nowi ludzie, ale ten bursztynki kojarzą się z śpiewem kaszubskim. To jest ta podstawa zespołu z Mieroszyna. Są przy każdej okazji jako ten nasz dorobek kulturalny. Uczestniczą praktycznie przy każdych złotych godach i uświetniają swoim występem te niesamowite przeżycia. Ja chciałbym tutaj serdecznie podziękować za tą pracę, za pracę pana Witkowskiego, za pana Klejsy, którzy robią bardzo dobrą pracę. Jest to praca z ludźmi, którzy tej muzyki i śpiewu cały czas się uczą i wychodzi im to dobrze i życzę, żeby jeszcze długie, długie lata śpiewali dla siebie i dla nas i dla wszystkich, którzy lubią tego rodzaju muzykę. I chciałbym się jeszcze podzielić taką refleksją, że od początku ile było tutaj młodzieży w tym zespole. Wiele z nich już dziewcząt wyszło za mąż, mają dzieci. Chłopaki pożenili się, mają również dzieci. I mam nadzieję, że ten narybek również będzie tutaj kiedyś owocował i wstąpił do tego zespołu naszego bursztynki. I z całego serca, z tych 20, w przestrzeni tych 20
które dzisiaj tutaj świętujemy. Chciałbym złożyć zespołowi wszystkiego najlepszego, aby jeszcze długo, długo mógł z nami być i mógł tą kaszubską kulturę, ten kaszubski śpiew reprezentować nie tylko w naszej gminie, w województwie, kraju czy za granicą. Tego sobie z całego serca życzę. I pozwólcie, że wymienię może trochę niefortunnie, ale wiele osób odeszło z zespołu na wieczność już. A są to pan Władysław Marciocha, były przewodniczący Rady Gminy i również członek zespołu. Pan Władysław Dankc, również członek zespołu. Również pan Zygmunt Kepke, członek zespołu. A ostatnio odszedł z zespołu nasz akordeonista, pan Andrzej Potrybusz. I chciałbym, żebyśmy przez powstanie chwilą milczenia uczcili ich pamięć. Dziękuję. Mam takie pobożne życzenie, aby w tym gronie, w tym zespole, o ile mi będzie dane dożyć tego wieku, na srebrne uroczystości 25-lecia zespołu mogli się spotkać w takim gronie, w takim serdecznym i dobrym nastroju za 5 lat. I to sobie życzę. Chciałbym jeszcze w dowód wdzięczności dla zespołu złożyć skromne kwiaty. Brawo! Zespół folklorystyczny Bursztynki, obchodząc swój jubileusz 20-lecia powstania, udowadnia, że wciąż jest świeży, że to jądro życia zaszczepione w niego w tym 2001 roku wciąż ewoluuje, wciąż żyje. On ma serce, więc liczmy, że jego koniunktura artystyczna będzie dynamiczna, trwała. 20 lat to jest naprawdę szmat czasu dla zespołu wielopokoleniowego. Te zmieniające się układy dziecięcych artystów w tym zespole przy stosunkowo stabilnej, dorosłej formule śpiewaczej, to było niezłym wyzwaniem dla wszystkich prowadzących ten zespół. Ale trzeba ukłon głęboki w kierunku pana Wiesława Witkowskiego złożyć, że on u samego początku, podejmując się opieki nad tym zespołem, zauważył potencjał, ale też zauważył swoją drogę, swoją możliwość życiową wykreowania zespołu i zrobił to. Gratulacje i wielkie podziękowania kierujemy w jego stronę. 20 lat to jest to, co możemy mówić, że zaledwie wszedł w dojrzałość. Współczesny dyrygent, pan Maciej Klejsa, ma przed sobą kolejne 20 lat. Niech buduje, niech kreuje, niech się cieszy tą pasją, która daje mu możliwości życiowe. Niech to będzie to piękne przesłanie na 20-lecie zespołu, by tworząc kaszubski zespół budował tą kulturę naszą kaszubską na jak najwyższą skalę. Tutaj podziękowania na ręce dyrygenta, medal 30-lecia gminy Pułc za to, że jesteście oryginalną, jedyną grupą, która bez przerwy, dzięki panu Edwardowi, który miał w sobie to coś i pociągnął tak wiele kobiet za sobą, które do dzisiaj dla niego śpiewają. Dziękujemy panie Edwardzie. Dziękuję bardzo.
kość słodyczy ode mnie.